Serdecznie witam państwa. Nazywam się Nikolas von Wieren. Jestem kierownikiem działu fizjologii i biologii komórki w Instytucie Leibniza Genetyki Roślin i Badań Roślin Uprawnych w Gatersleben. Moja grupa robocza zajmuje się molekularnym odżywianiem roślin, ale interesuje nas również szczególnie związek między korzeniami a składnikami odżywczymi. Właśnie o tym chcę z państwem dzisiaj porozmawiać. Chodzi o przystosowanie korzeni do zewnętrznych i wewnętrznych proporcji składników pokarmowych. Jeśli przyjrzymy się dwóm odmianom pszenicy jarej, które pochodzą z tego samego krzyżowania, zobaczymy, że różnią się one nie tylko jeśli chodzi o źdźbła, ale także korzenie. Roślina po lewej ma znacznie więcej biomasy korzeniowej, ale roślina po prawej ma dłuższy system korzeniowy. Nie wystarczy, że przyjrzymy się tylko biomasie korzeni. Musimy również przyjrzeć się architekturze korzeni roślin. Architektura korzeni opisuje przestrzenne rozmieszczenie korzeni różnego rzędu i zależy z jednej strony od genotypu. Genotyp to odmiana, którą mają Państwo na polu. Genotyp determinuje kalkę, czyli plan architektury korzenia. Z drugiej strony architektura korzenia jest również zależna od czynników środowiskowych. Tutaj widać to na przykładzie rośliny dwuliściennej. Ta z lewej została wyhodowana w warunkach sterylnych, czyli bez mikroorganizmów. Po prawej została wyhodowana z bakteriami w ryzosferze, w naszym przypadku bakterie Rotella. Tu widać, że obecność bakterii prowadzi do znacznie dłuższych korzeni bocznych, zwłaszcza w dolnym obszarze korzeniowym. Oznacza to, że czynniki środowiskowe, takie jak mikroorganizmy glebowe, współdziałają z genotypem rośliny. To współdziałanie nie jest stabilne i zmienia się w trakcie rozwoju rośliny. Także mówimy o plastyczności korzeni. Opisuje ona dynamiczne zmiany w strukturze, trójwymiarowy rozkład i stopień rozgałęzienia systemu korzeniowego. Przyjrzyjmy się teraz bliżej systemowi korzeniowemu jęczmienia. Jęczmień w trakcie kiełkowania tworzy korzenie wychodzące bezpośrednio z ziarna, nazywane korzeniami seminalnymi lub zarodkowymi. Korzenie te powstają z embrionu i zwykle jest ich od 4 do 8, 2 do 3 tygodni później. Jęczmień tworzy również korzenie przybyszowe wychodzące z więzła krzewienia, które mają początek u podstawy łodyg pędu głównego i bocznych. Jeśli spojrzymy na nie porównawczo, to tutaj na przykład na drugim obrazie widzimy, że te korzenie węzłowe mają również nieco większą średnicę. W przekroju mikroskopowym widać wtedy również, że mają one w walcu osiowym większą liczbę naczyń przewodzących komórek ksylemu czyli komórek drewnianych przewodzącego wodę. Większa średnica naczyń ksylemu oznacza, że tempo transportu wody i składników odżywczych przez ten typ korzenia czyli korzenie węzłowe jest większe. Jednak w procesie rozwoju korzenie węzłowe i zarodkowe nie powstają jednocześnie. Po lewej stronie widzimy rośliny w osiemnastym dniu, które tylko lub prawie tylko rozwinęły system korzeniowy zarodkowy. Następnie widzimy w odstępach tygodniowych, jak rozwija się węzłowy system korzeniowy. Jeśli spojrzymy na biomasę i długość korzeni zarodkowych, widzimy, że przyrasta ona do około 39-46 dnia. Przynajmniej tak było w przypadku naszej hydroponicznej uprawy, w której uprawialiśmy jęczmień. Przyrost korzeni na długość ustaje nieco wcześniej. W tym przypadku od 32 dnia nie przyrasta już znacząco. Korzenie węzłowe rozwijają się tu znacznie później, po dwóch do trzech tygodni. Jednak gdy korzenie zarodkowe zmniejszają się lub przestają rosnąć, ich biomasa rośnie od tego momentu w zawrotnym tempie. Oznacza to, że korzenie zarodkowe tworzą wczesny system korzeniowy, a korzenie węzłowe późniejszy. Jak widzieliśmy na poprzedniej folii, korzenie węzłowe, które pojawiają się później, mogą powstać u podstawy łodygi, ale nie tylko spędu głównego, ale także spędów bocznych. Widać to również na tym obrazku. Przyjrzeliśmy się temu bliżej w krzyżowaniu, które wykonaliśmy wspólnie z firmą badawczo-rozwojową Sztrube Research. Mianowicie skrzyżowaliśmy genotyp rośliny słabo krzewiącej się, np. jednokłosowej, z genotypem rośliny silnie krzewiącej się. Widzimy tutaj kilka egzemplarzy populacji mieszańców, które patrząc z lewej do prawej, zwiększają ilość pędów. To jest widoczne, policzyliśmy je również. W przypadku tego genotypu zaledwie jeden do dwóch pędów, ale około siedmiu pędów w genotypach środkowych. Widać również, że długość korzenia znacznie się zwiększyła. Wygląda na to, że genotyp z wieloma pędami osiąga również dłuższe lub głębsze korzenie. Ale muszę powiedzieć, że ten fenomen widzieliśmy tylko w przypadku tego krzyżowania. Nie zostało to jeszcze potwierdzone w innych krzyżówkach. Jest to temat, który nadal badamy. To, co nas szczególnie interesowało, to fakt, jak duża jest liczba korzeni węzłowych, znajdujących się na poszczególnych pędach bocznych. W górnym rzędzie tych sześciu odmian mamy pęd główny, a poniżej każdorazowo boczne pędy z korzeniami węzłowymi. To, co widzimy, to fakt, że korzenie węzłowe tworzone są do siódmego pędu głównego. Nowe korzenie węzłowe tworzone są ciągle. Oznacza to, że liczba korzeni węzłowych jest większa w silnie krzewiącej się roślinie. Liczba pędów jest ściśle związana z liczbą korzeni, jak widać na dolnym prawym wykresie, z bardzo wysokim prawdopodobieństwem. Widzimy więc duże różnice i zróżnicowania genotypowe w tworzeniu pędów wyrastających z węzła krzewienia. Dlatego korzenie przybyszowe trzeba mieć zawsze na uwadze. Przyjrzyjmy się trzem różnym genotypom jęczmienia, które wyhodowaliśmy w wąskich skrzynkach korzeniowych. Są to skrzynki do obserwacji korzeni nazywane fachowo rizotronami, czyli laboratorium zbudowane pod ziemią w celu badania gleby i jej interakcji z korzeniami roślin. Jeśli ustawi się skrzynki pod kątem, wtedy korzenie rosną wzdłuż szyby ze szkła akrylowego. Pozwala to bardzo prosto i wyraźnie zeskanować lub sfotografować korzenie. Tutaj widzimy jeszcze inną różnicę w architekturze korzeni, a mianowicie, że genotypy mogą różnić się kątem rozstawu korzeni. W przypadku pierwszego genotypu widzimy stosunkowo duży kąt rozstawu korzeni, a w genotypie trzecim znacznie mniejszy kąt rozstawu korzeni. Można zauważyć, że głębokość korzenia z mniejszym kątem rozstawu jest nieco większa. Dlaczego miałoby mieć sens, aby rośliny różniły się kątem ukorzenia? Zauważono to w oparciu o badania różnej wydajności fosforu w soi. Tutaj widzimy zdjęcie kolegi z USA. Można zobaczyć dobrą reakcję na fosfor w glebie, porównując efektywne odmiany soi z nieefektywnymi odmianami w stanowisku, w którym fosfor był silnie uwsteczniony. Przypominamy, że fosfor znajduje się głównie w wierzchniej warstwie gleby ponieważ powstaje z rozkładu materii organicznej lub jest nawożony. Po nawożeniu nie przesuwa się w głąb gleby, ponieważ fosfor jest niemobilny. Z kolei azot jest również mineralizowany z materii organicznej, ale po nitryfikacji przemieszcza się do głębszych warstw gleby. Podczas przedstawiania genotypów soi o dużej zdolności pobierania fosforu przez system korzeniowy stwierdzono, że genotypy, które mają wysoką przyswajalność fosforu, mają tendencję do tworzenia płytkiego systemu korzeniowego. Genotypy ze słabą przyswajalnością fosforu częściej mają głębiej docierający system korzeniowy. Jeśli wyobrazimy sobie, że fosfor jest zlokalizowany tutaj przy powierzchni, to jest całkiem jasne, że w tym genotypie większa powierzchnia korzenia może pomieścić więcej fosforu. Widać to również w przewodzeniu fosforu w pędzie, który w tym genotypie jest znacznie większy niż w tym genotypie. Tak więc spłycony system korzeniowy jest korzystny dla pobrania fosforu. Generalnie jednak rośliny bardzo silnie reagują na lokalną podaż składników odżywczych. Widać to również tutaj w bardzo starym tekście z 1975 roku, który jednak ma bardzo dużą wartość demonstracyjną. Tutaj pojedyncze korzenie zarodkowe jęczmienia zostały wystawione na działanie celowo umieszczonych składników odżywczych. Na przykład fosfor umieszczono tutaj tylko w środkowej strefie podczas gdy górna i dolna część korzenia rosły z niedoborem fosforu. Tu widać, że ta lokalna podaż fosforu prowadzi do silniejszego wzrostu korzeni bocznych, czyli liczniejsze i dłuższe korzenie boczne niż w przypadku korzeni kontrolnych, gdzie fosfor był oferowany równomiernie we wszystkich strefach korzeniowych. Jeśli zrobi się to z azotanem, czyli jego lokalną dostępczością, obraz wygląda podobnie. Również większe i dłuższe korzenie boczne tam, gdzie panuje podaż azotanów. Trochę inaczej jest z amonem, czyli znacznie więcej korzeni bocznych, ale te boczne korzenie są również znacznie krótsze. Co ciekawe, jest to obserwacja, która nie dotyczy w równej mierze wszystkich składników odżywczych. Jeśli lokalnie podamy potas, a powyżej i poniżej nie, to nie widać, by korzenie boczne silniej reagowały. To jest zwiększonym wzrostem korzeni. Lecz wygląda to tak samo jak na kontroli. Oznacza to, że rośliny w toku swojej ewolucji nie przystosowały się zwiększonym wzrostem korzeni do każdej lokalnie znajdującej się substancji odżywczej, a jedynie do niektórych. Jest to szczególnie mocno rozwinięte w przypadku fosforu, azotu azotanowego i jak widzieliśmy także w przypadku amonowego. Różnice wpływu azotu amonowego i azotanowego można jeszcze lepiej zilustrować, jeśli w teście hoduje się małe rośliny, takie jak rzodkiewnik pospolity na podzielonym poletku. Arabidopsis, rzodkiewnik, to roślina, której genom jest jednym z najmniejszych znanych genomów roślinnych. Tutaj widać korzenie główne po lewej stronie, które są słabo zaopatrywane w azot. Po prawej stronie mamy zlokalizowany azot i tutaj widać, że pierwszy korzeń boczny wyruszył w stronę azotu. Ten przykład pokazuje, że korzenie reagują na podaż azotu azotanowego znacznie wydłużonym wzrostem korzeni bocznych pierwszego rzędu i znacznie wydłużonym wzrostem korzeni bocznych drugiego rzędu. Zróbmy ten sam eksperyment ze zlokalizowaną podażą amonu. Wtedy widzimy, że wzrost wzdłużny jest znacznie mniejszy. Korzenie boczne drugiego stopnia są również znacznie skrócone, ale rozgałęzienie silniejsze. Mianowicie powstają boczne korzenie trzeciego stopnia. Krótko mówiąc, azot amonowy stymuluje boczne rozgałęzienie korzeni podczas gdy azotanowy, dostarczany lokalnie, sprzyja wydłużaniu bocznych korzeni. Nawet jeśli na przykład roślinom kukurydzy zaledwie przez 4 dni zmieni się dietę z mieszanki amonowo-azotanowej na azotanową lub amonową, widzimy ponownie dłuższe korzenie boczne w przypadku azotanu i znacznie krótsze w przypadku amonu. Kiedy ta wiedza jest istotna dla praktyka? Wtedy, gdy zamierza lokalnie umieszczać depozyt formy amonowej, np. fosforan amonu, czyli DAP. Tutaj zrobiono to tylko z formą amon, również w skrzynce korzeniowej. Strzałka wskazuje granulkę nawozu amonowego. Widzimy, jak korzenie pszenicy powoli się do niej zbliżają. Na początku trzymają się na dystans, ponieważ w pierwszej fazie amon o wysokim stężeniu, o ile jest jeszcze w postaci amonowej, jest toksyczny. Oznacza to, że korzeń go unika. Jednak z biegiem czasu zaczyna powoli rosnąć w kierunku granulki nawozu amonowego, ponieważ azot amonowy ulega nitryfikacji i jego stężenie spada. Ważne jest i to chcę Państwu przekazać, że w pobliżu formy amonowej azotu dochodzi do silnego rozgałęzienia korzeni bocznych. Widać to bardzo dobrze na zdjęciu pośrodku. Później tempo wzrostu w kierunku depozytu azotu amonowego staje się znacznie większe niż tempo wzrostu korzeni bocznych w miejscach, które nie są zaopatrywane w azot lub gdzie znajduje się mało azotu. W jednej z chińskich prac zostało to utrwalone na zdjęciu. Tutaj nawożono amon z fosforanem amonu, a tu zastosowano nitrofoskę. Widać, że azot azotanowy nie prowadzi do silnej rozbudowy korzeni. Ukorzenienie było znacznie silniejsze przy azocie amonowym. Tyle o charakterze korzeni i o tym, jak wpływa na nią lokalna podaż składników pokarmowych. Stan składników pokarmowych, stan odżywienia rośliny ma również istotny wpływ na tworzenie się korzeni. Widzimy to tutaj na przykładzie roślin strączkowych. Były one prowadzone albo w pełnej pożywce, która jest w tym przypadku rośliną kontrolną, albo z niedoborem potasu, magnezu lub fosforu. Widać, że przy niedoborze potasu i magnezu kiełek nadal rośnie prawidłowo. Ale wpada w chlorozę, czyli w zaburzenia wytwarzania chlorofilu. Tutaj mamy do czynienia z klasyczną chlorozą krawędzi liści, która w przypadku niedoboru potasu przeradza się w nekrozę, czyli obumieranie tkanek roślinnych. Tutaj widać chlorozę przy niedoborze magnezu. Między żyłkami, nerwami liściowymi pojawiają się żółte, jaśniejsze plamy o nieregularnym kształcie. Widzimy, że dzieje się to kosztem wzrostu korzeni. W przypadku niedoboru potasu i magnezu wzrost korzeni zostaje ograniczony, a w przypadku niedoboru fosforu cierpi pęd. Wzrost pędu jest zahamowany. Mamy zdeformowany pęd, ale znacznie silniejszy wzrost korzeni. Zależy to od dystrybucji asymilatów czyli czy transport cukrów z fotosyntezy do korzenia będzie możliwy, czy nie. Zostało to potwierdzone analizą cukru. Tutaj widzimy ilość cukru w procentach w roślinie kontrolnej: 84% nadal znajduje się w pędzie, 16% zostało zmagazynowane w korzeniu. Przy niedoborze potasu i magnezu prawie żaden cukier z pędu nie dociera do korzenia. Jest to związane z faktem, że potas i magnez są ważne dla transportu asymilatów przez łyko, czyli kanały przewodzące do korzenia. W przypadku niedoboru fosforu zachodzi odwrotna reakcja. Mamy znacznie więcej cukru w korzeniach, stąd silny ich wzrost. Stan odżywienia ma bardzo duży wpływ na rozkład biomasy w roślinie. Widać, że niedobór żelaza prowadzi do znacznie zwiększonego tworzenia włośników. One zostały nawet policzone. Ilość włośników zwiększa się z 33 do 45 na milimetr korzenia. To co również widzimy w przypadku niedoboru składników odżywczych, to na przykład zwiększone tworzenie się włośników. Pokazuje to tutaj porównanie między rośliną kontrolną a roślinami z niedoborem żelaza lub fosforu przy niedoborze fosforu ilość włośników jeszcze bardziej wzrasta. Tutaj naliczyliśmy do 65 włośników na milimetr segmentu korzenia i te włośniki są znacznie dłuższe. Co nas szczególnie interesuje to reakcja korzeni głównych i bocznych na niedobór azotu. Musimy zdać sobie sprawę, że wraz z nowelizacją dyrektywy azotanowej będziemy zmuszeni do redukcji nawożenia azotem. Oznacza to, że rośliny często będą wchodzić w stan niewielkiego niedoboru. Jak reaguje w tym przypadku korzeń? Przy tym niewielkim niedoborze azotu reaguje z jednej strony zwiększoną liczbą korzeni bocznych, a z drugiej strony ich większą długością. Dzięki temu działaniu roślina próbuje zwiększyć objętość gleby, z której może pobrać azot. Tę reakcję szczególnie dobrze można zobaczyć w naszej modelowej roślinie, rzodkiewniku pospolitym. Dużo z nim pracujemy, ponieważ jest tak dobrze scharakteryzowany molekularnie i genetycznie. Jeśli pozwolimy tej roślinie rosnąć przy malejącej podaży azotu, to widzimy, że przy łagodnym niedoborze azotu korzenie boczne, a także korzeń pierwotny, wydłużają się. Roślina kontrolna znajduje się po lewej stronie. Jeśli niedobór azotu się zwiększy, to wzrost korzeni zostanie spowolniony. Szczególnie zainteresowała nas ta pierwsza reakcja na łagodny brak azotu. Chcieliśmy się dowiedzieć, co genetycznie kryje się za tym. Pokażę Państwu przykład, jak wyglądają u nas badania naukowe. Wykodowaliśmy 200 różnych odmian, czyli genotypów rzodkiewnika pospolitego, po czym przesadziliśmy je albo w środowisko, w którym było dobre zaopatrzenie w azot, albo tam, gdzie było go mało, także rośliny cierpiały na niedobór azotu. Tutaj pokażę Państwu wycinkowo system korzeniowy różnych odmian z wysoką i niską podażą azotu. Po lewej stronie widać bardzo słabą reakcję genotypu na brak azotu, ale po prawej widzimy, że te genotypy bardzo silnie reagują na niedobór azotu, mianowicie wydłużeniem korzeni głównych i korzeni bocznych. Istnieją więc duże różnice genotypowe, i ważne jest, aby je znaleźć, bo w przyszłości chcemy wprowadzić na pole takie genotypy, które znajdują azot w bardziej odległych warstwach gleby w sytuacji suboptymalnego odżywiania azotem. Do tego istnieją metody. Jeśli mamy genotypy, które wykazują różne fenotypy, to jest długości korzenia, wtedy można powiązać te cechy z markerami genetycznymi, czyli połączyć je. Można zmapować geny, które na przykład są odpowiedzialne za dłuższy wzrost korzeni. Następnie można to przedstawić na wykresie Manhattan który pokazuje, które markery szczególnie silnie reagują na cechę długości korzenia w warunkach niedoboru azotu. Zrobiliśmy to i znaleźliśmy warianty genów, które przetestowaliśmy przy pomocy transferu genów, czyli manipulacji genetycznych w rzodkiewniku pospolitym. Do tego dwa krótkie przykłady. Tutaj mamy typ dziki i mutanta, który nie jest już nosicielem tego genu. A tutaj mamy wariant pierwszego genu i wariant drugiego genu. Te warianty genów nie prowadzą do żadnej szczególnej różnicy, jeśli rośliny są dobrze zaopatrzone w azot. Gdy rośliny są słabo zaopatrzone w azot, to jest w sytuacji łagodnego niedoboru. Widzimy wydłużenie korzeni bocznych i korzeni pierwotnych. Ale w przypadku drugiego wariantu genu widzimy, że boczne korzenie są o kolejne 15, prawie 20% dłuższe niż w pierwszym wariancie genu. Znaleźliśmy to nie tylko dla genu BSK3, ale także dla genu YUC8. Również w przypadku tych wariantów genów widzimy przy niedoborze azotu, że wydłużenie korzeni bocznych jest znacznie dłuższe, jeśli mamy drugi wariant genu. Nie chcę, żeby brzmiało to zbyt skomplikowanie, ale te geny odgrywają szczególną rolę w syntezie i przekazywaniu sygnałów hormonalnych. Hormony te nazywane są sterydami brasinolidowymi i auksynami. Oba są potrzebne, aby roślina mogła rozwinąć swoje korzenie, gdy brakuje azotu. Dzięki tym dwóm genom mamy w ręku markery i staramy się przenieść tę wiedzę przynajmniej na rośliny uprawne. Ciekawą rzeczą w tych wariantach genów jest to, że tutaj mamy tylko jedną zmianę jednej zasady. To znaczy jednej litery z miliardów liter, które znajdujemy w kodzie genetycznym rośliny. YUC8 ma dwie zasady. Odpowiada to dwóm literom w DNA. Jeśli zmieni się tylko te dwie litery, otrzyma się znacznie dłuższe korzenie. W naszym banku genów w IPK w Gattersleben próbowaliśmy znaleźć takie warianty genów również w jęczmieniu, ale co ciekawe, nie można tam znaleźć tego samego wariantu genu, lecz na przykład dla genu BSK3 tylko słaby wariant. Oznacza to, że idąc tą drogą, nie osiągniemy nic ani w hodowli, ani w krzyżowaniu. Tutaj potrzebujemy innego narzędzia, i tym narzędziem jest edycja genów lub genomów. Dzięki chirurgicznej interwencji w DNA można zmienić tylko jedną lub dwie litery. Mamy nadzieję na uzyskanie w jęczmieniu dłuższych korzeni bocznych w warunkach niedoboru azotu. Chciałbym Państwu na jednej lub dwóch foliach pokazać, co właściwie robimy w IPK. W Instytucie Leibniza w Gatersleben znajduje się największy bank genów Unii Europejskiej, w którym znajdują się nasiona ponad 3000 gatunków roślin uprawnych i ponad 150 tysięcy odmian o zdefiniowanym pochodzeniu geograficznym. Główny nacisk kładziemy na jęczmień i pszenicę. Nie staramy się jedynie przechowywać nasion, które mieszczą się w naszym banku. Nasiona te są wysiewane co 15 do 20 lat, a następnie odpowiednio przechowywane w suchych warunkach i w temperaturze minus 18 stopni. My staramy się również charakteryzować kondycję genetyczną tych odmian za pomocą markerów genetycznych te dane markerowe, ale także dane fenotypowe, takie jak czas kwitnienia, umieszczamy w internecie. Są one dostępne za pośrednictwem portalu internetowego. Także mamy zdigitalizowany bank genów, który stanowi rodzaj centrum zasobów zapewniający różnorodność genetyczną roślin uprawnych. Coraz bardziej staramy się sekwencjonować również te odmiany jęczmienia i pszenicy. Przy okazji opracowujemy nowe technologie hodowlane lub przygotowujemy sekwencje genomowe do celów hodowlanych. Oczywiście staramy się łączyć kondycję genetyczną z cechami ważnymi agronomicznie. Nazywa się to fenotypowaniem, gdy ilościowo rejestruje się kształt i fizjologiczną wydajność roślin. Przywiozłem ze sobą krótki film, który chciałbym Wam pokazać. Tutaj widzimy nasz Instytut IPK. Sam Instytut IPK zajmuje powierzchnię około 10 hektarów. Do tego dochodzi 90 hektarów na doświadczenia polowe. To jest nowo wybudowana hala roślin hodowlanych. Taka jak ta, jest jedyna na całym świecie. W tej hali roślin hodowlanych znajdują się dwie kabiny. W tych kabinach odbywa się fenotypowanie roślin z perspektywy korzeni. Państwo widzą ruchome wieże poruszające się między rzędami. W rzędach widzimy ryzotrony. Są to wąskie skrzynki, w których widać korzenie uprawianej rośliny. W sposób całkowicie zautomatyzowany, skrzynki do badań korzeni. Wprowadzane są w wieże. Tam są skanowane lub fotografowane. W ten sposób uzyskujemy obraz korzeni, które rozwinęły się, przylegając do szyby z pleksi. W drugiej kabinie mamy hodowlę roślin w pojemnikach. Tutaj zasada jest taka, że zainstalowane na suwnicy kamery i czujniki docierają do rośliny, której fenotyp jest akurat badany. One fotografują rośliny. Tutaj mamy porównanie roślin rosnących na polu i rosnących w pojemniku. W tej hali hodowli roślin możemy dokładnie symulować. Warunki środowiskowe panujące na zewnątrz. Można sobie wyobrazić, że jest to ważne narzędzie na przyszłość. Ponieważ coraz częściej mamy do czynienia ze zmianami klimatycznymi, ważne jest, aby móc je symulować, aby zobaczyć, jak zachowują się poszczególne genotypy i jak reagują na zmienione warunki klimatyczne. W tych pojemnikach mamy ściśle kontrolowane warunki wzrostu w glebie. Jak Państwo widzą, możemy rozcinać glebę. Wilgotność gleby jest mierzona i kontrolowana przez czujniki. Kontrolowana jest również temperatura gleby. Pionowo wsadzone są rurki, do których wkładane są systemy kamer dzięki którym można obserwować wzrost korzeni. Tyle o fenotypowaniu. Jak przenieść wyniki badań korzeni na warunki polowe? W tym celu, przynajmniej w mojej grupie roboczej, poszliśmy dalej w rozwoju metody, a właściwie ją Uściśliliśmy. Używamy w tym celu laski Egnera, próbnika ziemi, zamontowanego na ciągniku. Laska ta pozwala uzyskać nam profil glebowy o długości około 1 metra. Zawartość próbnika przechodzi do foliowego rękawa, w który jest zapakowana. Po czym kładziemy rękaw w poziomie i kroimy na plasterki jak salami. Wtedy z każdego plasterka możemy wydobyć DNA. Równocześnie opracowaliśmy metodę ponownego rozpoznawania DNA dla poszczególnych gatunków roślin i zdefiniowania go w taki sposób, aby umożliwić ilościowe określenie świeżej masy korzeni w danym segmencie gleby. Rezultatem jest rodzaj odwzorowania. Dokonaliśmy tego przy pomocy czterech roślin międzyplonowych a mianowicie gorczycy, facelli, owsa szorstkiego i koniczyny aleksandryjskiej. Na tym rysunku widzimy biomasę pędów u góry, a biomasę korzeni u dołu. Biomasa korzeni podzielona jest na poszczególne warstwy gleby. Wtedy widzimy, ile biomasy korzeni znajdziemy na głębokości ponad 70 cm. Widzimy również na przykład, że owies szorstki, zwłaszcza wierzchniej warstwie gleby, tworzy wiele masy korzeniowej podczas gdy facelia utworzyła najwięcej biomasy w średniej głębokości gleby. Koniczyna aleksandryjska ma znacznie mniej głęboko sięgającej biomasy i ogólnie mniej biomasy. Mieliśmy tu mieszankę kultur, w której wszystkie cztery rodzaje międzyplonów były reprezentowane proporcjonalnie. W tym przypadku widzimy, że całkowita biomasa korzeni nieco wzrosła. Oznacza to, że międzyplony bardzo wyraźnie różnią się w tworzeniu biomasy korzeni, ale także głębokością profilu, w którym dana biomasa się tworzy. Czy to ma wpływ na wchłanianie składników odżywczych? Badaliśmy to z kolegami z Hanoweru, zajmującymi się gleboznawstwem. Oni określili ilość azotu i fosforu na trzech różnych głębokościach gleby. Tu widzimy, że w przypadku gorczycy, której korzenie docierają do dolnych warstw profilu gleby, doszło do znacznego uszczuplenia puli azotu. Niewiele wydarzyło się w przypadku fosforu. W przypadku facelli następuje znaczne uszczuplenie puli azotu. Podobnie jak w przypadku owsa szorstkiego. Ale nie w przypadku koniczyny aleksandryjskiej, która nie dociera korzeniami do głębszych warstw gleby. W związku z tym widzimy, że efektywność pobierania azotu z niższych głębokości gleby jest również związana z biomasą korzeni wytworzoną na większych głębokościach gleby. I tym właśnie rodzaje międzyplonów znacznie się różnią. Powstaje zatem pytanie, jaki wpływ ma morfologia korzeni, czy wręcz znaczenie korzenia w przenoszeniu azotu na następną uprawę? Również to udało nam się ustalić. Tutaj u góry znowu jest ilość azotu zatrzymana w pędzie, a na dole widzimy ilość azotu, która została utrwalona w biomasie korzeni. Analizowaliśmy to na trzech różnych polach lub w trzech różnych środowiskach. W 2015 roku w Asendorfie około 60 kg azotu zostało przeniesionych do biomasy pędów Gorczycy, Facelli i Owsa Szorstkiego. Biomasa korzeni w przypadku Gorczycy stanowiła kolejne 45 kg, 200 dla Facelli i kolejne 100 dla Owsa Szorstkiego. Przewyższała nawet znacznie ilość azotu z pędu. Ale nie zawsze musi tak być. W 2016 roku mieliśmy w Asendorfie siedliska bogate w składniki odżywcze, ale był to rok suchy i wytworzyło się niewiele korzeni. Oznacza to, że przenoszenie azotu przez pęd był znacznie większy. W Trisdorfie rok 2016 był suchy i ubogi w składniki odżywcze. W tym przypadku widzimy bardzo niewielkie przenoszenie azotu przez pęd, najwyżej około 20 kg, ale zdecydowanie więcej przeniosły korzenie, około 50 do 60 kg. Również w tym przypadku najlepsze wyniki osiąga się stosując mieszankę międzyplonową. Oznacza to, że przenoszenie azotu przez korzenie na następczą uprawę może być większe niż przez biomasę nadziemną, a siew mieszany zawsze był co najmniej tak samo dobry lub lepszy niż siew czysty. Następnie przyjrzeliśmy się również, jak roślina następcza rozwija się na międzyplonach, które tu widzieliśmy. Rośliną następczą była dla nas kukurydza. Dlatego nie tylko określiliśmy plon kukurydzy, ale przede wszystkim interesowało nas jak zareaguje wzrost korzeni kukurydzy na międzyplony. Widać to tutaj w oparciu o świeżą masę korzeni w różnych warstwach gleby w uprawie kukurydzy po gorczycy facelli owsie szorstkim lub koniczynie aleksandryjskiej. Zadziwiające jest to, że wzrost korzeni gorczycy był nieco zahamowany. To znaczy, nie schodził tak głęboko jak na przykład po Ugorze. Ale w przypadku koniczyny aleksandryjskiej przeciwnie, wzrost korzeni kukurydzy był znacznie głębszy. Efektu tego nie da się wytłumaczyć tym, że korzenie roślin międzyplonów fizycznie dobrze przygotowały glebę. Musi być tak, że nie jest to efekt fizyczny, ale raczej chemiczny lub biologiczny. Oczywiście coś takiego wymaga dalszych badań. Ale widzimy wyraźny korzystny wpływ koniczyny na tworzenie korzeni kukurydzy. I tu dochodzimy do ostatniego tematu, który chciałbym z Państwem omówić, a mianowicie fizjologiczną wydajność korzeni. Korzenie należy sobie wyobrazić jako małe elektrownie biochemiczne, które mogą zmienić pole i jego właściwości, przynajmniej w glebie, na którą miały wpływ. Oto przykład rośliny ogórka, która wyrosła w pożywce, tutaj z dobrym lub złym zaopatrzeniem w żelazo. Następnie ułożone zostały warstwami w agarze, czymś w rodzaju lukru, do którego dodano wskaźnik pH. Wskaźnik pH zmienia kolor na żółty, gdy pH spada. Tutaj widzimy, że rośliny z niedoborem żelaza znacznie obniżają pH w ryzosferze. Mamy więc więcej protonów w ryzosferze. To być może znają Państwo również. Na przykład, gdy roślinom pszenicy zaoferuje się różne formy azotu. Tutaj azot w postaci azotanu, z prawej strony azot w formie amonowej. Jeśli ponownie pokryje się glebę tym wskaźnikiem pH, zobaczymy fioletowe zabarwienie azotanu. Oznacza to, że wartość pH wzrosła w pobliżu korzeni, ale w przypadku formy amonowej widać wyraźne zakwaszenie. Mówimy tu o fizjologicznym zakwaszeniu ryzosfery, a to fizjologiczne zakwaszenie, jak państwo widzą, wnika na kilka milimetrów w glebę. Jest to przestrzenna ekspansja ryzosfery, w której ze względu na obniżoną wartość pH uzyskujemy również wzmożoną mobilizację słabo rozpuszczalnych składników odżywczych, takich jak fosfor, żelazo, cynk i mangan. Roślina nie tylko może zmieniać pH w ryzosferze, ale także przeprowadzić reakcje chemiczne. Można to zobaczyć znowu na roślinach z niedoborem żelaza, gdzie za pomocą koloru wykazaliśmy zdolność do redukcji żelaza trójwartościowego w żelazo dwuwartościowe. To dwuwartościowe żelazo można skompleksować za pomocą środka kompleksującego. Wtedy staje się czerwone. To jest widoczne tutaj. Te ubogie w żelazo rośliny. Widać to głównie przy wierzchołkach korzeni. Mogą zredukować żelazo trójwartościowe do żelaza dwuwartościowego. Oznacza to, że w ryzosferze zachodzą również procesy chemiczne. Można pójść jeszcze o jeden krok dalej. Wszystkie procesy, które właśnie przedstawiłem, odgrywają ważną rolę bezpośrednio na powierzchni korzenia, ale roślina uwalnia również wydzieliny z korzeni. Te wydzieliny z korzeni mogą być fluorescencyjne, jak widać na tym przykładzie. Tutaj mamy rośliny typu dzikiego, które rosły przy niedoborze żelaza. Naświetliliśmy je światłem UV i wtedy widać, że korzenie zaczynają fluoryzować a to mutant, który nie może już produkować określonych wydzielin korzeniowych. W tym przypadku tak nie jest. Jeśli usunie się fluorescencyjne korzenie z gleby, w której zachodziły te procesy, w której rosły, wtedy widać, że część fluorescencji pozostaje w podłożu. To wyraźnie pokazuje, że rośliny wydzielały związki fluorescencyjne. Kilka lat temu udało nam się zidentyfikować te związki fluorescencyjne. Są to tak zwane kumaryny. Owe kumaryny są uwalniane z korzeni roślin dwuliściennych, gdy tylko poczują niedobór żelaza. Proces ten następuje stosunkowo wcześnie. Procesy te zachodzą w glebie już przy wartościach pH wynoszących od 6 do 7. Kumaryny są uwalniane przez korzenie. Kumaryny te są w stanie redukować żelazo i jednocześnie związać je w kompleks, po czym sprowadzają cały kompleks z powrotem do korzeni, gdzie wchłaniane jest żelazo z tego kompleksu. Wydzieliny korzeniowe mogą być również ważne w odżywianiu rośliny azotem. Wspólnie z kolegami z Uniwersytetu w Bonn. Udało nam się to wykazać. To oni głównie prowadzili te badania. To oni analizowali różne mutanty kukurydzy i zidentyfikowali jednego, który był szczególnie wrażliwy na niedobór azotu. Oznacza to, że bardzo silnie reagowała chlorozą na nawet niewielkie obniżenie podaży azotu. Co ciekawe, mutant ten jest znany z tego, że nie jest już w stanie wytwarzać flawonów. Flawony to specyficzna grupa metabolitów wtórnych, których rośliny produkują bardzo dużo. Koledzy z Bonn przeprowadzili ciekawy eksperyment. Zamienili ryzosfery między typem dzikim a mutantem, czyli gleby, na które miały wpływ ich korzenie. Jeśli pozwolisz mutantowi rosnąć na jego własnej glebie, czyli na niezamienionej, wtedy w środkowym przykładzie widać brak azotu. Ale jeśli przeniesiesz mutanta do gleby dzikiej rośliny, która może wytwarzać te flawony, wtedy niedobór azotu się cofa. Oznacza to, że niedobór azotu można usunąć. W celu wykazania, że ma to związek z wpływem na mikroorganizmy glebowe, zidentyfikowano je genetycznie, to jest sekwencjonowano ich DNA. W tym celu zidentyfikowaliśmy różne rodziny bakterii. Powyższy wykres kołowy pokazuje jedynie, że skład tych organizmów glebowych jest znacząco różny. Każdy kolor reprezentuje inną rodzinę mikroorganizmów glebowych. Na przykład w typie dzikim widzimy dużo niebieskiego. Kolor ten znacznie się zmniejszył u mutanta, który nie wytwarza już tych flawonów i nie przekazuje ich do gleby przez korzenie. I ostatecznie końcowy lub inaczej chwilowy model tego mechanizmu jest taki że rośliny kukurydzy, jeśli potrafią wytwarzać flawony, wydzielają je przez korzenie. Te flawony wydzielane przez korzenie do gleby mają silny wpływ na skład mikroorganizmów glebowych. Jak pokazuje ten przypadek, promowana jest szczególna jedna rodzina, a mianowicie bakterii tlenowych Oxalobacteria Cae. Te z kolei są w stanie tworzyć własne substancje. Są to substancje podobne do hormonów, które prowadzą do zwiększonego wzrostu korzeni, a tym samym poprawiają pobieranie azotu przez roślinę. Powinno to jeszcze raz pokazać, jak ważne jest, abyśmy zawsze myśleli o procesach fizjologicznych zachodzących w korzeniu, wtedy, gdy narażamy rośliny na niezbyt obfite zaopatrzenie w składniki odżywcze. Na koniec chciałbym Państwu pokazać przykład, jak ważne jest, abyśmy myśleli o roślinach nie tylko w kategoriach ich świata mikrobiologicznego, ale także razem z innymi roślinami. One przecież tak powstały w toku ewolucji. Dlatego przejdę do uprawy kultury mieszanej. Oto badanie z Chin, które trwało ponad 15 lat. Uprawiano kukurydzę albo w siebie czystym to jest ta czerwona linia tutaj albo jako kulturę mieszaną to jest niebieska linia. Następnie wielokrotnie mierzono średni plon ziarna. Komponentem mieszanki była zarówno soja, rzepak lub ciecierzyca. Odchylenia są dość duże, ale tendencja jest jednak wyraźna. Mianowicie, że planowanie kukurydzy było znacznie lepsze, gdy kukurydza była uprawiana w mieszankach. Oczywiście zaraz Państwo powiedzą, że uprawa mieszana jest trudna do wdrożenia na polu, technika zbioru i tak dalej. Jestem tego w pełni świadomy, ale to pokazuje jeszcze raz, jak ważne jest myślenie o organizmach glebowych. Zasiewy mieszane stają się wyraźnie bogatsze, gatunkowo i zróżnicowane. To ostatecznie przynosi korzyści naszej głównej roślinie docelowej lub uprawnej i jest to efekt, który z czasem się nasila. Podsumowując, chciałbym jeszcze raz powiedzieć, że genotypy i odmiany różnią się wieloma ważnymi cechami korzeni. Architektura korzeni silnie reaguje na stan odżywienia rośliny oraz rodzaj i wielkość nawożenia. Widzieliśmy, że przy niewielkim braku azotu korzenie stają się dłuższe. Przy lokalnej podaży azotu amonowego otrzymujemy dużo korzeni bocznych, ale są one stosunkowo krótkie. Jeśli istnieje lokalne zaopatrzenie w azot azotanowy lub fosfor, uzyskujemy dłuższe korzenie. Następnie przekonaliśmy się, że połączenie różnych gatunków międzyplonów o różnych właściwościach korzeni może zwiększyć pobieranie i przenoszenie azotu na uprawę następczą. Widzieliśmy również, że pewne wydzieliny korzeniowe mogą poprawić skład mikroorganizmów glebowych czyli mikrobiomu w glebie. A tym samym wspierać wzrost roślin. Na tym bazuje również pozytywny efekt uprawy międzyplonów lub kultur mieszanych. Genotypy i odmiany różnią się wieloma ważnymi cechami korzeni. Oznacza to, że w coraz większym stopniu korzenie należy umieścić w centrum badań i zwracać uwagę na poprawę ich cech. Ulepszenie hodowli może wiele skorzystać z molekularnych metod hodowli, takich jak edycja genów. Jest to metoda nożyc genetycznych, o której ostatnio wiele słyszeliśmy i za które, nawiasem mówiąc, w zeszłym roku dwie panie otrzymały Nagrodę Nobla. Na koniec pragnę podziękować mojej grupie, która nie tylko bardzo mocno wspiera mnie w pracy badawczej ale ostatecznie ją realizuje. Oczywiście chciałbym również wspomnieć o wsparciu, jakiego doświadczamy. Otrzymujemy fundusze na badania z Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych oraz Ministerstwa Wyżywienia i Rolnictwa. W trakcie wykładu pokazałem przykład współpracy z hodowcami materiału siewnego z przedsiębiorstwa Strube Research. Główne fundusze pozyskujemy od wspólnoty badawczo-naukowej Leibniz Gemeinschaft i od czasu do czasu na indywidualne projekty z niemieckiej fundacji badawczej. I tak doszedłem do końca wykładu i mam nadzieję, że udało mi się wzbudzić i wzmocnić Państwa zainteresowanie nieznaną połową wzrostu rośliny w glebie, czyli korzeniem.